Witajcie! Z tej strony Kantal, Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Birdberrien. Jest to bardzo ciekawy miks produkcji Tower Defense oraz gry zręcznościowej od studia Trifortress Games. Mamy tutaj bardzo ciekawą stylistykę w produkcji, ponieważ jest ona taka komiksowa. Przyjdzie nam kierować poczynaniami barda o imieniu Brad. Dzięki temu będziemy walczyć z hordami przeciwników na różnych lokacjach. Moi drodzy, jest tutaj to zadanie naprawdę bardzo ciekawe i myślę zróżnicowane, ponieważ mamy bardzo dużą liczbę jednostek, które możemy sobie kupić i które będą walczyć u naszego boku. Zobaczcie, jest tutaj ich całkiem sporo, a dodatkowo mamy takie postacie jak Super Meat Boy oraz Octodad czy Shellraiser. No, moi drodzy, na początku mamy tutaj Archera, Brawlera oraz Black Mage. No i te trzy jednostki w zasadzie ja w tym momencie wykorzystuję, ponieważ są one najbardziej efektywne. I dzięki temu, że tutaj już sobie upgrade'nąłem je do samego końca, czyli wykupiłem te wszystkie gwiazdki, no to myślę, że mogę sobie pokonywać dość szybko te fale wrogów, które tutaj będą podróżować w lewą stronę do mojego kryształu w mieście i dzięki temu przechodzić sobie dalej. Oczywiście mamy tutaj menu, w którym mogę sobie ulepszyć mojego herosa, mojego Brada i tak oto mogę kupić mu tu między innymi punkty życia dodatkowe, dodatkową szybkość. Tutaj na przykład jest taka opcja, która jest odpowiedzialna za to, jak blisko jednostki, które walczą po mojej stronie, są blisko mnie. No i dzięki temu, moi drodzy, oczywiście nie będą one mogły dostać ataków od przeciwników, ponieważ czym bliżej, tym szybciej będą mogły się oddalić, gdy ja będę przechodzić w lewą, prawą stronę lub na boki czy na dół. I oczywiście, moi drodzy, tutaj jest tego całkiem sporo, nie ma sensu zagłębiać się w każdy z tych tutaj umiejętności do wykupienia. Jeszcze tutaj, moi drodzy, jest sklep, w którym mogę sobie kupić różnego rodzaju rzeczy do miasta. No i tak na przykład tutaj mamy większą ilość punktów życia dla naszego głównego kryształu. Ten kryształ w mieście oczywiście ja jestem zmuszony do obronienia i gdy zostanie zlikwidowany, to rozgrywka się zakończy. Moi drodzy, tutaj mamy na przykład takiego pijanego gościa, który w tym momencie zwalnia przeciwników, gdy oni wchodzą sobie na taki, powiedzmy, na taką substancję, którą on tam wypuszcza. I moi drodzy, co ciekawe, w produkcji mamy trzy tryby. Jest to ten normalny tryb, w którym bronimy sobie po prostu fal wrogów. Morning, noon, evening oraz night. Oczywiście są to pory dnia. A dodatkowo survival oraz escape. I moi drodzy, myślę, że chciałbym wam pokazać w tym momencie wszystkie trzy tryby, ponieważ są one bardzo różnorodne. Zaczniemy sobie może od trybu survival. Moi drodzy, tutaj najzwyczajniej w świecie muszę po prostu jak najdłużej przetrwać. Oczywiście nie będę pokazywać wam tego w całości, nie ma sensu po prostu, żebym ja trwał tutaj w nieskończoność, ale moi drodzy, zobaczcie, oczywiście za każdym razem mamy tutaj w tym trybie czas, który u góry sobie tam właśnie się zwiększa i to oznacza, że tyle czasu sobie tutaj przetrwałem. Oczywiście tutaj ta czerwona kreska jest to wskaźnik, kiedy przyjdzie do mnie jakiś duży boss. No i myślę, że ten pierwszy boss, który tutaj przychodzi, jest naprawdę bardzo ciężki, jeżeli nie mamy wprawy. No, myślę, że najlepiej po prostu zacząć sobie rozgrywkę od tego trybu escape. Dzięki temu będziemy mogli bardzo dużą ilość pieniędzy sobie uzyskać na późniejsze upgrade'y dla naszej postaci. No i jak widzicie, moi drodzy, przez przypadek po prostu nawet nie chciałem tego zrobić. Moja postać umarła, mam czas 45 sekund. Najwięcej miałem minutę 22. No, jest to całkiem sporo, biorąc pod uwagę to, że później na ekranie dzieje się naprawdę tak dużo, że w zasadzie prawie nie ogarniałem. Dobrze, moi drodzy, w tym momencie mam pieniądze, aby sobie tutaj tą jednostkę leczącą upgrade'ować. Oczywiście to zrobię i dzięki temu ma ona wyższy poziom. Oczywiście tutaj dodatkowo punkty życia, punkty tutaj do obrażeń. No ale niestety ta jednostka walczy na krótkim dystansie, zatem jest ona w zasadzie w tym momencie mi nieprzydatna. Mam nadzieję, że już niedługo będę mógł sobie wykupić taki upgrade, który pozwoli mi o wiele więcej jednostek ze sobą mieć na jeden raz. No bo w tym momencie mogę tylko 4 jednostki mieć blisko siebie. I tutaj mamy, moi drodzy, tryb escape. Jest to tryb, w którym ja muszę sobie podróżować w prawą stronę i jak widzicie, tutaj mamy taką czarną substancję, której mój bohater się boi. Oczywiście gdy sobie do niej wejdę, no to zginę, ale po drodze tutaj jest bardzo ciekawy patent, ponieważ jest to najlepsza opcja, aby sobie wygrindować zbieranie pieniędzy. Moi drodzy, tutaj mamy bardzo dużą ilość pieniędzy do zdobycia. No zobaczcie,
Za każdą taką kupkę pieniędzy mam 56 sztuk złota, a czasem 100. No, niestety, kurczę, teraz też byłem nierozważny i zostałem trafiony. Wystarczył jeden strzał i moja postać została zabita. Moi drodzy, mam tutaj 577 metrów przybytych w tej rundzie. Oczywiście moje najlepsze tutaj wyniki są pokazywane i były to 2359 metrów. Oczywiście im później, im dalej, moi drodzy, tutaj mamy o wiele bardziej ciekawą sytuację, bardziej skomplikowana jest ta rozgrywka, ale myślę sobie, że w tym momencie pokażę wam jeszcze ten trzeci tryb. I tutaj mamy również możliwość upgrade'u tego Super Meat Boya, ponieważ mam 1000 sztuk złota, a on, moi drodzy, walczy sobie tutaj na średnim dystansie. Mimo tego jego ataki są bardzo słabe, ale myślę sobie, że i tą postać też będę chciał mieć wymaksowaną, bo koniec końców i tak wszystkie upgrade'y w produkcji będę musiał kupić, bo tutaj jest takie osiągnięcie najzwyczajniej w świecie. Moi drodzy, spróbujmy sobie przejść ten tryb Morning. Zobaczymy, czy tutaj się uda. Ja oczywiście zostawiam te jednostki, które mam, no bo one są w zasadzie najlepsze. Już mam prawie wykupione u nich wszystkie upgrade'y. I zaczynamy. Na samym początku jeszcze, moi drodzy, tutaj mam takiego shopa, który to shop będzie zbierał mi pieniądze, oczywiście za pokonane jednostki. Zobaczcie. W tym momencie oczywiście nie ma żadnych ataków. Ja tutaj muszę sobie zagrać soloweczkę i przychodzi do mnie jeden łucznik. Oczywiście on będzie strzelać sobie i ten shop, moi drodzy, zbiera złoto, które jest tutaj z tych przeciwników. Jest to oczywiście bardzo pomocne i myślę sobie, że przechodząc kilkakrotnie ten pierwszy poziom o nazwie Nun, moi drodzy, będziemy tutaj mieli bardzo szybko dużą ilość pieniędzy, którą będziemy mogli sobie wykorzystać na zakup upgrade'ów. Zobaczcie, w tym momencie tutaj przeciwnicy przeszli sobie do tego miejsca i przez to po prostu zostałem zaatakowany, ten kryształ został zaatakowany i, moi drodzy, oczywiście gdy zejdzie ten tutaj pasek zielony do zera, no to ja przegram najzwyczajniej w świecie. W tym momencie kupię sobie kolejne jednostki, będą to te w środku. Oczywiście one walczą na krótszy dystans, zatem będę zmuszony podejść sobie o wiele bliżej do moich przeciwników, ale myślę, że dzięki temu, że te jednostki zadają o wiele więcej obrażeń, no to rozgrywka staje się efektywniejsza. I w tym momencie mamy kolejną falę. Ja sobie zakupię jeszcze tego tutaj magika, ponieważ on strzela w postaci w przeciwników taką falą, która tak by, moi drodzy, tutaj zrównuje grunt pod ich nogami. Zobaczcie, jest to tak by coś takiego, co ich na chwilę stunuje. No i, moi drodzy, oczywiście tutaj nie mogę dostać żadnego strzału od przeciwników. Znaczy, nie jestem na jeden atak, ale myślę, że każdy kolejny, który dostanę, no to zbliża mnie do śmierci mojego bohatera. I zobaczcie, tutaj na mapie mam pokazane, w której fali ostatnio umarłem. No, jest to całkiem dobre, ponieważ dzięki temu wiemy, czy pokonaliśmy ostatni wynik i czy doszliśmy sobie dalej. No i ja, moi drodzy, tutaj mam już bardzo dużą ilość pieniędzy. Dodatkowo kolejne fale są już w miarę łatwe, no bo ja już sobie dużo upgrade'owałem moich tutaj podwładnych. Dzięki temu mogę przechodzić sobie już te poziomy w zasadzie bez najmniejszych problemów. Wystarczy tylko oczywiście unikać tych strzałów, ataków moich wrogów. No i, moi drodzy, tutaj czekamy, aż przyjdzie do nas boss. Ja oczywiście tutaj celowo zbieram baty od tych przeciwników. Zobaczcie, mam tylko 3 jednostki. W tym momencie dokupię sobie jeszcze jednego tego maga. Dzięki temu będę miał te ataki trochę lepsze. No oczywiście ta postać nie jest wymaksowana do końca przy upgrade'ach, ale myślę, że to nie ma najmniejszego problemu. Czekać tylko, aż przyjdzie boss, żebyście mogli zobaczyć walkę z nim. I pytanie, czy to będzie w tym momencie? Miejmy nadzieję, że tak. Oczywiście przy każdej tej części będziemy mieli zupełnie innych przeciwników do pokonania i, moi drodzy, naprawdę jest tutaj to bardzo ciekawie rozwiązane, ponieważ wszystkie jednostki, te jednostki, nad którymi my przejmujemy kontrolę, oraz jednostki przeciwników różnią się od siebie w znacznym stopniu wyglądem, a dodatkowo tymi umiejętnościami. Niektóre strzelają słabszymi pociskami, inne silniejszymi, niektóre biegają tak bardzo szybko za naszym bohaterem i w tym momencie będę miał taką tutaj jednostkę. Zobaczcie, ona będzie biec tak bardzo szybko, ale ja zrobię jedną rzecz, mianowicie naciskając spację, mamy tutaj taki efekt stomp i dzięki temu zatrzymana jest ta jednostka i nie będzie ona mogła walczyć.
Bardzo szybko ją pokonałem, dlatego też już niedługo będę miał, moi drodzy, miejmy nadzieję, walkę z tym bossem. Zobaczycie sobie, co tutaj się dzieje, a powiem wam szczerze, że na samym początku byłem przerażony, gdy dwóch przeciwników takich bardzo dużych przyszło, żeby walczyć z moimi tutaj postaciami. Zobaczmy. Moi drodzy, w tym momencie będzie oczywiście boss. Zobaczcie. Mamy tutaj takiego trolla bardzo dużego oraz jakiegoś przeciwnika wulkanicznego. No, w tym momencie oczywiście ja sobie kolejny raz zatrzymam, moi drodzy, tutaj rozgrywkę. Zatrzymam tych przeciwników, żeby oni mogli zostać tutaj przeze mnie unieszkodliwieni. I zobaczcie. Jeden przeciwnik został pokonany. Ja mam tutaj taką skrzynię, z której wypadają ogromne ilości złota dla mojego barda. I moi drodzy, mamy tutaj jeszcze jednego tego przeciwnika, jeszcze jednego tego bossa, który strzela do mnie takimi pociskami z góry. No i niestety czasem jest to bardzo śmiertelne dla mojej postaci, ponieważ już wiele razy zginąłem od tych pocisków. O kurczę, moi drodzy, jak widzicie, mój kryształ został na tyle zaatakowany, że po prostu go zniszczyli. Niestety, tak to czasem bywa. Ja sobie kupię w tym momencie jeszcze kilka upgrade'ów, ponieważ mam bardzo dużą ilość pieniędzy. Moi drodzy, zakupię sobie jeszcze tutaj upgrade do tego Black Mage'a i dzięki temu będzie on już w tym momencie wykupiony na maksa. Dzięki temu jeszcze mogę sobie tutaj tej jednostki leczącej zrobić upgrade i to będzie w tym momencie tyle. Mam nadzieję, że produkcja wam się spodobała. Ja, moi drodzy, serdecznie wam ją polecam, ponieważ jest to bardzo ciekawy miks produkcji Tower Defense oraz gry zręcznościowej, przy której będziecie się bawić kilka dobrych godzin. Dzisiaj dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, pozdrawiam, cześć!